Cześć, z tej strony Demo i zapraszam was na trzeci odcinek serii Zagramy w The Search. Dzisiaj tak nietypowo się z wami witam, bo z tego menu jakby, dlatego że po prostu czas by mi leciał do odzyskania mojego złomu. Jak widzicie, mam tylko 2 minuty i 25 sekund na odzyskanie tego. Także jest dość nieciekawie. Skorzystamy sobie oczywiście już teraz z tego skrótu. Tutaj przejdziemy sobie obok tych wszystkich dronów i tak dalej. One no chwilę polecą za mną, ale mam nadzieję, że za moment już mi odpuszczą. A ja w tym momencie... ojej, zabłądziłem. Powinniśmy przejść tędy, ewidentnie. Proszę, powiedzcie mi, że oni mi za chwilę podarują i odpuszczą. Oby tak się stało. Jeżeli nie, to mam duży problem teraz. No i tutaj na dole, ostatnio zginąłem przez pułapkę, jaka była na mnie zastawiona. Też napisaliście mi odnośnie tych wszystkich... znaczy tej mechaniki jakby, która polega na odzyskiwaniu złomu, że jeżeli szybko zabijam przeciwników, no to jesteśmy w stanie, słuchajcie, jakby i tak wydłużyć sobie trochę ten czas. To jest dość ważna, myślę, informacja, dlatego chciałem o tym powiedzieć. Natomiast, co ważne, jakby no tego czasu tak jest dość mało, jak sami zresztą widzicie. O Jezu. Dobra. Chodź tutaj szybko, czy ty masz coś nieosłoniętego? Masz nogę, dobra. W takim razie musimy go po nodze trochę poatakować. Wiecie co, tego sobie na razie zostawimy tutaj może. Ja bym go chętnie odznaczył. Tym razem to zadziałało nawet dobrze. I to jest miejsce mojej śmierci. Dobra, mamy złom i jest dobrze. Jest dobrze, 2200, naprawdę strasznie szkoda byłoby mi tak dużej ilości złomu, gdybym miał to stracić. Dlatego stwierdziłem, że no już przebiegnę sobie tutaj i postaram się to odebrać. No na szczęście się udało, o dziwo w sumie, bo to było tak ryzykowne. Okej. No gień, dronie, kurde. Znaczy rozpada się na kawałki. Jeszcze jeden cios. No dobra, mamy cię. Oczywiście też, jak mówię, mając taką ilość złomu, jaką mam teraz, mam też mnożnik do pozyskiwanego właśnie złomu, więc to warto jak najbardziej sobie czasami no, postawić na takie ryzyko. Powiedzieliście mi, że tutaj w tych podziemiach, w tej elektrowni jest do zdobycia jakiś fajny skarb, że będę chciał na pewno to wszystko sobie zdobyć. Nie wiem, czy tamten do mnie gość idzie. Czy on nie widzi? Czy on tak po prostu sobie tutaj maszeruje? Nie wiem, coś czuję, że oni nie są tak powolni i na tyle nieogarnięci, jak się może wydawać. Trochę się boję, że ten mi za chwilę... o właśnie, że podejdzie i się na mnie rzuci. Dobra, ten jest zdecydowanie bardziej agresywny. Czemu on nie trafił, skoro unik zrobiłem? Nie wiem. Dobra, czekajmy. O Jezu, czy ty masz coś nieosłoniętego? Masz, głowę, to dobrze. Dobrze się składa. Okej, ustawmy sobie prawą nogę. Ej! Nie udało się. A nie, udało się, dobra. Świetnie. Niewielka sterta zardzewiałego złomu metalowego, dobra. A, ja też tak tylko dopowiem, bo ostatnio nieprecyzyjnie powiedziałem, co też napisaliście, odnośnie broni, że broni po prostu jak sobie odcinamy, to od razu je zdobywamy. To myślę, że warto wiedzieć i warto po prostu powiedzieć też. Jest to bardzo, myślę, ważna akurat informacja. Dobra, mamy cię. Trochę zdrowia się odzyska, ale też oczywiście sobie skorzystamy z tego pakietu medycznego. No i prawie, kurde, 3000 punktów złomu, nie? A ja sobie na spokojnie maszeruję. I zastanawiam się, czy tam iść przed siebie. Coś tam widzę w oddali. I chyba dwa drony latają. Nie wiem, czy one już mnie nie zauważyły. Nie wiem też, czy przeciwnicy reagują na światło w ogóle. Czy oni jakoś potrafią dostrzec. Czy może nie zupełnie? Ojej, tutaj musielibyśmy przejść przez te trujące opary. To właśnie w tym miejscu napisaliście mi, że jest jakiś skarb warty uwagi. Więc może najpierw przejdziemy się na wprost. Czy tu można spaść? Chyba nie. To stąd chyba dobiega. Jest... boję się trochę tego. Nie wiem, coś mi się wydaje, że to nie jest robotnik. Ale spróbuję go uratować.
Bo nie będę tego żałował. Bardzo możliwe. No. Jezu, jeszcze jednego tutaj przywiało. Nie wiadomo skąd i po co. Dobra. Mamy chociaż drona załatwionego. Jezu, jest tak ciemno, że po prostu nic nie widzę, no. O nie, najgorzej. Tylko korpus chyba nie jest chroniony u niego. A nie, wszystko jest chronione, jeszcze lepiej. No może zaraz cię uratuję, spokojnie. Dobra. Najpierw wyczyścić wszystko. I czuję stres, naprawdę czuję stres, cały czas poczucie takie zagrożenia mi towarzyszy. No dobra, otwieramy. Boję się, bardzo się tego boję. No może... Nie mogę. No wybacz kolego. Nie mogę tego otworzyć, na razie być może. Wypuśćcie mnie. Choćbym chciał, to i tak nie mogę na razie tego zrobić. Tam jest jeden gość. I przed nami chyba jakieś przejście. Albo przynajmniej skarby. Niewielka sterta złomu technologicznego. Także nic ciekawego. I chyba ślepy zaułek na to wychodzi. Chyba no. Tak, ślepy zaułek. Dobra. Także jeden korytarz w końcu mamy sprawdzony do końca. Chodźmy na dół, a później tam jeszcze cofniemy w takim razie na początek do tej... tego zejścia z tą... trucizną w powietrzu. Kurde, coś czuję, że... Tu on podskoczył sobie. No dobra. Spróbujmy. O! Nie. Nie zrobiło to na mnie żadnego wrażenia specjalnie. Też w tym odcinku, tak jak wspominałem ostatnio, myślę, że powinniśmy dotrzeć do bossa. Mam taką nadzieję. Chociaż powiem wam szczerze, jak grałem sobie też trochę wcześniej właśnie w tej pierwszej lokacji, przed jeszcze rozpoczęciem tej serii, tak jak już mówiłem ostatnio, też w pierwszym odcinku chyba, to trafiłem właśnie gdzieś tutaj do takiej elektrowni, ale ja pamiętam, że to bardzo szybko zrobiłem. Ja nie pamiętam, żebym tam tyle krążył, co w tym miejscu, także to miejsce, które tutaj mamy, słuchajcie, to jest chyba dla mnie nowość, albo ja go przynajmniej bardzo nie kojarzę. A tam, co była jakaś ta właśnie trucizna, przez którą możemy prawdopodobnie sobie przejść, to tam na pewno nie byłem. Jest dron, jest jakiś koleś. W ogóle tak, jeżeli sobie przechodzimy do ekwipunku, to podobno czas na przykład zdobycie dronu się pauzuje. Tak samo jak jesteśmy na stacji medycznej, to podobno możemy sobie przejść do ekwipunku lub po prostu skorzystać z tej stacji medycznej, polewelować i tak dalej. I wtedy nie tracimy w żaden sposób czasu do odzyskania złomu. Także ostatnio źle powiedziałem, także też również dzięki wielkie za poprawienie mnie tutaj w tej kwestii. Możemy sobie ustawić ten Astir plazmowy wykrwawacz. Jest to broń z gigantycznym naprawdę impetem, jak widzicie. Szybkość ataku niska niestety. Skalowanie biegłości niska i pozyskiwanie energii plus 55%. To jest energia potrzebna, znaczy energia do po prostu no ładowania sobie tutaj możliwości odcięcia czegoś, nie? Także ustawimy sobie tę broń, jest ona znacznie lepsza w porównaniu do tego mojego wymontowanego tłoka, który miał tylko lepszą szybkość ataku. No i w końcu sobie broń wymienimy. Także jak to teraz się prezentuje nasza postać. Ja ją pokazuję, bo... Znaczy go pokazuje Warrena, bo... Bez tego... Znaczy tutaj w takim oświetleniu to go raczej nie ma jak nawet zaobserwować. Mi się bardzo nie podoba to, wiecie. Zobaczcie, jest różnica w obrażeniach. O, jest! I to naprawdę gigantyczna. Patrzcie, nie zauważył mnie. To ma pecha, nie? Jest! Pięknie! 70 obrażeń! No coś wspaniałego, słuchajcie. Dlaczego ja tej broni wcześniej nie zmieniłem? To jest dobre pytanie dopiero. Dobra, pozbierajmy sobie ryś, ramiona, wolfram. Też generacji pierwszej. I tutaj mamy, słuchajcie, coś do zrobienia. Jest interakcja, o dziwo. Moglibyśmy sobie z tego skorzystać, ale jakby powrócimy, bo to jest jakaś winda, tak? Dobra, tylko gdzie ja teraz cholera jestem? Chciałbym wiedzieć. O-o.
Chciałem, żebyśmy może jakiś skrót tu będziemy mieli. Patrzcie, tą bronią jestem w stanie ich wręcz spamować, nie? I oni no nie są w stanie nic na to poradzić. Ej, to jest miejsce, w którym ja byłem, jak grałem za pierwszym razem, wiecie? Tak jest, tutaj będziemy mieli też coś do odsłuchania, ale tutaj powrócimy sobie za chwilę w takim razie. Najpierw zjedziemy na dół. I dokończymy eksplorację tutaj wszystkiego, póki jeszcze pamiętam, co mniej więcej robiłem. Co za tym będzie? Nie, to jest nie do zniszczenia. Jezus Mario, jak głośno. Drzwi bezpieczeństwa, ten obszar jest dostępny wyłącznie dla członków ochrony. Możemy to otworzyć? Rozpoczęto procedurę uwierzytelniania. Oj. Wiadomości jakieś? Posłuchajmy, a ja się porozglądam. All indications point to the fact that he has deliberately tampered with his neural implant, including disabling its GPS function. Therefore, CreoNet cannot ascertain his whereabouts. While he's at large, he is a serious threat to staff and Creo's image, if this were to get out. We need to take care of this, quickly and quietly. No to brzmi bardzo niedobrze. Zwłaszcza dla mnie w tej sytuacji. Ja coś czuję, że mi się to nie udało za bardzo. To jest ten gość, który atakuje. Błąd połączenia, można otworzyć drzwi dokładnie. Tu gdzieś powinno być zejście na dół, nie? Tutaj, dobra. Spróbujmy, będę bardzo szybko życie tracić. Także trochę się niepokoję. Postaram się to przebiec jak najszybciej, mam nadzieję, że po drodze żadnych przeciwników nie będzie. No nie mówcie! Ej, tam był skarb! Widziałem! Tam jest skarb już! Kurde, ale ja 3700 złomu zostawiłem tutaj! O mój Boże! Ja myślałem, że jestem w bezpiecznym miejscu, gdzie żaden dron czy coś takiego mi nie jest w stanie nic zrobić absolutnie. Ja pierniczę! Nie patrzcie, mamy 2 minuty tylko na to, no to jest śmiech jakiś, nie? Przez łzy. Teraz, czy ja nie mam jakichś lepszych implantów, które by mi się bardziej w tamtej sytuacji przydały do ustawienia? Spadek energii, przywrócone zdrowie. Tutaj mamy wysilanie pasków, no to mamy to przecież ustawione. No nie wiem. Dobra, no spróbujmy tam się dostać. Kurde, ale jestem teraz zły. Czy mogę tyle stracić? Że no przebieganie coś takiego no nie jest w ogóle rozsądnym pomysłem. Trzeba być świadomym tego, ale no... liczyłem, że się powiedzie. Dobra. Niestabilne widmo. Wiedziałem, że zginę, ale jesteśmy bliżej i mamy broń. Jakąś nową. Nie wiem, mam wrażenie, że to już jest chyba wszystko, co było do zdobycia na dole. Szczerze, mam taką nadzieję, ale... jeśli nie, to i tak chyba nie miałbym tam zamiaru już więcej szukać, przynajmniej na razie. I co to jest za broń? O kurde, niestabilne widmo. Impet wysokie, szybkość ataku niskie, skalowanie biegłości średnie, pozyskiwanie energii 45%, w porównaniu do tego to jest 50-50, aż takiej dużej różnicy nie ma. No 10% niby, może dużo, może mało. Obrażenia o 1 większe. Myślę, że moglibyśmy sobie to ustawić. Wygląda genialnie, nie? Ale no też myślę, że chyba lepszym wyborem to będzie nawet. Przez to skalowanie z biegłością. No nie wiem, co to, jaka jest różnica między średnim a niskim, po prostu. W praktyce. Dobrze, tu można tak przeskoczyć sobie. Dobra, musimy iść po ten złom i wydostać się stamtąd w jednym kawałku. No i jeszcze trochę tu jest eksploracji przed nami. A może na tego minibossa pójdziemy, zobaczę. Najpierw no priorytet, nie zginąć po drodze do złomu. Bo będzie bardzo niefajnie. Tanie, gdzie ja teraz tutaj kurde muszę iść? Tutaj.
Dobra, podniosłem to. Jak tu stąd wyjść, kurde? O nie! O Jezu, dobrze. na samym początku zginąłem, dobra. No wybaczcie, że są takie niepotrzebne śmierci, ale to chciałem wam to i tak pokazać. Szczególnie, że to się wczytuje bardzo szybko, tam można też w miarę szybko się przedostać. Więc z tym problemu nie ma. No mam nadzieję, że ta broń się przyda, nie? I że to, co ja robię, nie jest bez sensu. Dobra. No i dalej już pójdziemy sobie tutaj pewnie. Znaczy tam jest jeszcze ta winda i jeszcze jedno... O Jezu, co ja robię. Jeszcze, teraz tylko brakuje, żebym zginął po drodze, jak już jestem tak blisko odzyskania tego złomu. A w sumie tam powinien pójść bez złomu, nie? I tak naprawdę, im z większą ilością rzeczy do leczenia, to byłoby banalne i pewnie bym stamtąd wyszedł nawet w jednym kawałku, no ale zrobiłem jak zrobiłem, już tego nie odkręcę w żaden sposób. Złom odzyskane, możemy stąd przejść się dalej. Jak tu się szło teraz? Nie, to jest... bez możliwości interakcji. Dobra, trochę życia się odzyska. Okej, jeszcze drona trzeba położyć? 4 atakami. No dobra. Powiedzmy. Teraz tutaj było to miejsce, to chyba muszę iść teraz tędy i tu będzie winda, dobra. Wiem gdzie jestem. Muszę wejść z tej strony, znaczy bym nie wjechał. Prawie 4000 złomu, no trochę to już jest kurde, na takim etapie gry na pewno. No to ogromną wartość. To jest, w sumie nie wiem, 3 poziomy? Może? Dobra, możemy celować w głowę po prostu. Ej no blokowałem! To jaki sens na blokowanie, skoro on się przez to przebija? Miałem staminę. Dobra. Trochę bez sensu wyszło, ale okej. Leczę się, niech będzie. I tutaj mamy możliwość otwarcia. Tajniki walki, wyprowadzenie sekwencji wykańczającej nie gwarantuje sukcesu, skoncentruj ataki na części ciała, którą chcesz odciąć, żeby zwiększyć swoje szanse. No właśnie. Też trzeba mieć na uwadze. Interakcja jest niemożliwa, nie? Dlaczego? Błąd połączenia, nie można otworzyć drzwi. Super. Ale tutaj coś mamy do zdobycia. Słuchajmy, jeszcze poeksploruję w tym czasie. We've had multiple accidents in this sector. We have to shut it down and take it to pieces bit by bit. Now I know what you're gonna say, but we've been lucky. We've been able to sweep the previous incidents under the rug. We can't keep relying on luck. I know nobody cares about the grunts down here, but God knows they will care if the media gets hold of it, or worse. Akurat patek się naładowałem. O! Już wzrosła biegłość. Faktycznie szybciej ją sobie też będziemy pozyskiwać tutaj chyba. Ok, mamy coś z ciebie jednak. Wielka sterta złomu. I tak, możemy zejść sobie tutaj na dół. I widzę, że... jest taki... mocniejszy przeciwnik. Będzie naprawdę trudna walka. Albo możemy pójść sobie tutaj. I tu jest chyba wyjście, ale nie wiem, czy przy wyjściu nie będzie jakiegoś kolejnego skrótu. Znaczy do tego sektoru, w którym teraz się znajduję. Więc najpierw sprawdzimy sobie taką ewentualność, a dopiero później się cofniemy do niego. O, teraz nie trafił. Prosto. Świetnie. Aha, padłeś, okej. Okay. No, jakieś drzwi są. Jakieś drzwi są, ale najpierw pójdziemy do ciebie jeszcze. Ci w miarę pewnie czuję. Bo jeden atak przerywa jego ataki, więc jest spoko. Pod tym względem naprawdę. Okej. Okay. No tutaj jak już w zasadzie będę miał chyba wszystkie wymagane części, to odcinam dany fragment, jaki tam po prostu pierwszy mi się naznaczy. Teraz, czy tutaj coś było? Kwadrat? Nie. Dobra. Coś cały czas uderza głową. Wydrzewi gdzieś. Dobra, otworzymy sobie to. I to są chyba drzwi, których nie mogliśmy otworzyć z tamtej strony, z zewnątrz. Stacja montowania rakiet. To jest, słuchajcie,
chyba miejsce walki z pierwszym bossem. Także ciekawie. Oho, ty tu teraz wpadnie, nie można tego tworzyć, no dobra. Ale tutaj coś jest. Świetnie. Także zobaczmy. Niewielka starta z łomu, dobra. Chodźmy na dół do tego gościa jeszcze, który tutaj czekał. Wow. Co to za odgłos? Nie wiem, ale trochę się boję. Przerażające jakieś te dźwięki czasami oni wydają z siebie. Niewielka sterta z łomu, dobra. I teraz... Jak? Tutaj w prawo, nie? Chyba tak, bo tu już raczej wszystko zrobiłem. Przynajmniej taką nadzieję. Słyszycie? Tego przyjemniaczka. Warto będzie go po cichu zajść. Co? Na pewności zgaszę też światło. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie. Czy on jej widzi. Podejrzewam, że może. Ale... Pewnie nie, ale wolę nie ryzykować już tutaj. I też coś tu jest do... O kurde. Wiedziałem. Wiedziałem, że on się nie da tak łatwo. Jezus Maria! Dobra! Jedna seria go wykończyła, ale słuchajcie, on jest naprawdę, no... Nieporównywalnie mocniejszy od takich zwykłych, nie? Przeciwników. Pozyskano implant, iniektor medivoltaniczny, voltaiczny, wersji pierwszej. Użyj tego implantu, żeby przekonwertować energię w co? Bo to zniknęło. Wstrzykiwany implant, który przywraca zdrowie kosztem energii. Proszę, proszę. Super opcja. Naprawdę super opcja, bym musiał sobie z tego skorzystać. Dobra, możemy przeciążyć ten obwód. Zasilanie. Światło jest niepotrzebne. I teraz słuchajcie. No właśnie, sektor jest aktywny. Właśnie. Dokładnie. Ale tego nadal nie można otworzyć, mimo zasilania. No dobra. Właśnie, słuchajcie, systemy bezpieczeństwa aktywowane. Co to oznacza w praktyce? Oznacza to w praktyce, że boss został już aktywowany. I nie wiem, czy mogę przejść górą, dlatego przejdziemy sobie może dołem. Tą drogą, którą już teraz pokonywałem, bo nie chcę wejść na bossa i zginąć na nim. Bo najpierw sobie z minibossem zobaczyć, wykonać coś z tego złomu jakby. Zobaczymy, czy to można otworzyć już teraz. Można! O kurde. Nie, nie można. Okay. Może po walce z bossem będziemy w stanie coś tutaj zdziałać? Cholera wie. Dobra, ale tutaj już się oświetlenie przyda w mniejszym lub większym stopniu. O nie! A nie wiem, jak się leczyć. Dobra, przytniemy go. Troszkę zdrowia zwrócili mi. No, trafiaj go! Dobra. Okej, ryś ramiona, ramiona i stopy Wolframu. Właśnie z tamtego mocniejszego przeciwnika podobno można dostawać stopy Wolframu chyba drugiej generacji. Tak ktoś chyba w komentarzach wspominał. Więc można tam na nim sobie, wiecie, pofarmić trochę tego, no. Właśnie jestem pewien, czy to akurat tego przeciwnika chodziło. Poza tym droga do niego trochę długa jest, no chyba, że właśnie byśmy bossa zabili najpierw. No to spoko, nie? No to... A, to już był skarb, dobra. Znaczy, to już sprawdzałem. No to jeżeli miałbym odblokowaną drogę do bossa, znaczy zabił bossa, no to spoko, bo boss się nie będzie spawnował. A teraz bym to otworzył, czy też nie da rady? O kurde. O nie! Wiedziałem, że jest pułapka! Dawaj mi swoją... Co jest grane?! Brak oznak życia, no nie dziwię się! Ale to było chamskie, ja wiedziałem, że to jest pułapka, nie? To naprawdę nie sądziłem, że jakiś robotnik tu przetrwał, a jeżeli przetrwał, no to widzimy dlaczego i w jakim stanie jest.
Ja pierniczę, 5000 złomu. No super. Spróbuję to odzyskać. No wiem, że te implanty powinienem sobie teraz wstawić znowu. Trzeba to zrobić, nie? W końcu. Ja pierniczę. Trzeba ich pozabijać po drodze. Chyba. Dobra. Minuta 55, tak, 2 minuty 14, dobra. Ewidentnie zyskaliśmy na czasie przez to. 2.10, 2.29, okej. Okay. Jak widać, szybkie zabijanie faktycznie nam coś tutaj jest w stanie tego czasu zaoferować. Wow, ale z wyskoku załatwiłem. Nawet nie wiem, co się dzieje, powiem szczerze. Kamera trochę mi nie pomagała w tej sytuacji. Okej, okay, zostawcie ten. No prawie 3 minuty mamy, także spokojnie, okej. Okay. Okej. Okay. Jeszcze jeden? A no tak, bo ten jeden z dołu wychodził, a tutaj dwóch było, dobra. Okej, okay, także odcinamy. No i znowu wracamy do tego samego poziomu z czasem. No i prawie 1000 złomów w sumie przez tą podróż zyskałem. Wow! A gdzie jest ten koleś? Gdzie jest ten koleś? Nie myślę, że to była tylko jedna szansa, żeby go zabić. Bo to byłoby słabe trochę, jakby to była tylko i wyłącznie jedna szansa na to. Niebieskie okablowanie typu X zmniejsza zużycie energii podczas wyprowadzania ciosów wykańczających. Ej, no ale serio, gdzie jest ten koleś? Naprawdę to była tylko jedna próba. Słabo. Naprawdę słabo. Już tylko tutaj zobaczę. Może gdzieś on tu jest, ale chyba nie. Także wychodzi, że była tylko jedna szansa, żeby sobie z nim się zabawić. Szkoda, że się nie udało. Nie byśmy tą jego broń mogli pozyskać i byłaby ona pewnie strasznie potężna. No ale okej, okay. Nie wyszło, trudno. Idziemy dalej, słuchajcie, żeby sobie wytworzyć resztę ekwipunku i w końcu na coś sensowny ten złom wydać. A także pójdziemy na minibossa jeszcze, bo to obiecałem. Nie wiem jak z bossem, być może na początku przyszłego odcinka byśmy go wtedy zrobili. Okej, okay, no tędy też przejdę, nie ma problemu. Tu zaraz i tak będę musiał wrócić. Swoją drogą, ile teraz będę wam obrażeń robił? Okej, okay, no też jesteście na 4 ataki. A jeden mocno ładowany? Wow, to jest teraz taki podwójny, widzę, na tym akurat. A nie, okej, okay, to zależy, widzę. To był z rozbiegu. Jest jeszcze ten ślisk, to fajnie wygląda. Shouldn't you be at your designated work site? Pewnie tak, pewnie powinienem tam być, no ale trudno. Dobra, więc tak, możemy sobie wytworzyć tutaj nogę. Dobrze. Możemy sobie wytworzyć ramię. Dobra. I teraz tak, przejdziemy sobie tutaj do stanowiska medycznego. A nie, przepraszam, najpierw spróbuję to sobie zobaczyć tylko. To jest tak, jedna noga. Aha, ja mam jedną nogę w ogóle tylko. Ramiona mam dwa na szczęście, dobra. To sobie od razu wymienię. Stabilność wysoki, impet plus 30%. No kurde, no nie wiem. Dobra, damy sobie tego rysia pewien set, jeżeli to faktycznie w jakimś sensownym stopniu mi umożliwi zwiększenie zwinności też tej postaci. Okej, okay, i teraz tak, potrzebuję tutaj dwóch punktów, czyli potrzebuję 4 leveli. No nie ma szans, że tyle sobie dam teraz. Czy może? No proszę. No proszę. Także nogę sobie zmienimy na to. Zużycie wytrzymałości, zużycie wytrzymałości, uniki, proszę bardzo. I jeszcze tutaj. A nie, tu już nie mogę. To ja mam tylko jedną nogę faktycznie.
No to jedną sobie taką zostawimy. Ale tak, pełen ekwipunek jest na razie, także jest spoko. Co więcej, chciałbym sobie sprawdzić, czy mogę ulepszyć moją broń aktualną. Pewnie nie mam tyle złomu, ale stopy Wolframu posiadam. Także z tym, słuchajcie, problemu by nie było żadnego. Tylko 740 punktów złomu potrzebuję. No to wystarczy, że zabiję sobie minibossa i będzie w porządku. Ulepszymy sobie broń. Myślę, że to będzie chyba najważniejsza rzecz do ulepszenia w pierwszej kolejności. Także postaram się to zrobić. Zabiję was, żeby nie było, że polecicie za mną. O Jezu! Dobra. Powiedzmy, że dam radę. Bo miniboss, z którym będę miał do czynienia, słuchajcie, jest mnie w stanie zmanshotować, także to pewnie bez większego znaczenia będzie i tak. A, tak może się przyjrzeć tylko jak Warren na razie wygląda. Naprawdę zaczyna to jakoś sensownie wyglądać, nie? Już... Znaczy, prezentować. Na razie oczywiście i tak jeszcze na górę musimy sobie wejść. Ale na razie, ale tego bossa jakby w pierwszej kolejności chcę, tego mini bossa chcę sobie jeszcze pokonać. Dopiero później przejdziemy się tam jeszcze, bo to jest część, której też nie sprawdzaliśmy do tej pory. Też w okolicy tych właśnie gazów trujących możemy zdobyć też parę skarbów, więc warto byłoby się temu przyjrzeć. A my teraz wchodzimy, słuchajcie, sobie przez to, no do takiej koparki po prostu i drona. Dron jest tutaj. Koparka jest nazywana przeze mnie minibossem. Myślę, że całkiem słusznie, ponieważ z tego co widziałem, to ona się nie respi i daje naprawdę kupę złomu. Patrzcie, czwarty poziom już, piękna sprawa. Daje naprawdę kupę złomu, a poza tym jest niesamowicie wymagająca. No, tak jak mówiłem, jeden strzał i mnie nie ma, nie? Także to jest coś strasznego po prostu. Dobra, taktyka na nią jest prosta, ale pewnie mi się nie uda tego zrealizować. Trzeba atakować tak, żeby być zawsze na tyłach. I odskakiwać, kiedy chce nas zmiażdżyć. O, tu nas trochę spowalnia przez to. O kurde. Dobra, jak mnie nie one-shotuje, ale... A, prawie. Ale tak muszę dwie apteczki sobie zużyć. Okej. Okay. Najlepiej dwa ataki, ewentualnie jakiś jeden mocny i unikać, nie? Trzeba jak najdalej od jej po prostu przodu się trzymać. Wtedy może jakieś inne ataki zrobić poza takim właśnie miażdżeniem jak teraz. Ale udało się bardzo szybko ją poskładać. Fantastyczna sprawa, słuchajcie, naprawdę gładko poszło. Wydaje się, że to jest żadne wyzwanie, nie? Bo za pierwszym razem ją zrobiłem, ale zaufajcie mi, to jest naprawdę bardzo trudne. Jeżeli się szczególnie nie zna sposobu na jej zabicia. Iron Mouse mi wypadło. Nie jestem pewien, co to jest do końca. Jedna taka sztuka. Czy to jest jakiś implant? Wątpię. Wszystkie implanty są tłumaczone, a ten przedmiot nie jest, więc może to jest nie. To nie jest zepsuta część, bo żadnych takich części nie mam. Tu jest przecież cholernie dużo złomu. Czemu ja o tym zapomniałem, że można sobie z tego skorzystać? Nie wiem. Komponenty. Nie widzę tego w komponentach. Nie wiem, co to jest, kurde. A, tu jest. Emaus musi stawić czoło najniebezpieczniejszemu rywalowi. Czy to jest... Tak, kolekcja komiksów, słuchajcie, leżała sobie tutaj. No dobra. Okej, tego się nie spodziewałem. To jest jeszcze coś, co z niego wypadło. Tylko nie mogę przejść! Lśniąca moneta. Już myślałem, że mnie zablokujesz tak, że nie wyjdę stąd. Dobra. Lśniąca moneta. Zobaczmy sobie, co to jest za arcydzieło. Moneta została wykonana z ciężkiego metalu, a po obu stronach wygrawerowano wizerunek Iron Mouse'a. Nie może to być zwykły relikt przeszłości. No, patrzcie. Komiks, moneta. Ciekawie. Się to łączy. Ale nie mam żadnego pojęcia, co to może oznaczać. Także nie pytajcie. No nie! No nie! No nie! Zablokowałem się. Koniec serii. Ej, nie mogę stąd wyjść. Ej, bez jaj, nie mogę wyjść stąd. Co mam teraz zrobić? Co mam teraz zrobić? Czy jest jakaś opcja powrotu, nie tracąc wszystkiego całego złomu? Ej, bez jaj. Użytkownik usunięty, nie mam, rozumiem coś z tego. Gdzie jest koparka? Okej. Nie wiem, co się stało, ale bardzo dziękuję gro za litość. W obliczu tego zaklinowania się mojego.
okej, okay, no, no ja naprawdę, tak jak powiedziałem ostatnio, nie może być normalnego odcinka, w którym wszystko się dzieje tak jak wszędzie powinno się dziać, na spokojnie, zgodnie z planem, tylko dzieją się jakieś dziwaczne, słuchajcie, rzeczy. No ale cóż, taki to już jest urok tych moich filmów. Dobra, w takim razie ja myślę, że dziękuję teraz za uwagę. W następnym odcinku rozpoczniemy sobie w bazie medycznej, gdzie skonsumuję sobie cały, znaczy zużyję cały złom, który mamy w inwentarzu i przejdziemy się dalej tutaj w tamtym kierunku. Tam powinniśmy znaleźć schody, wejdziemy na górę i sprawdzimy sobie górną część całej tej właśnie fabryki. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, zachęcam do oceny tego filmu, do komentowania, no i do usłyszenia, zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Zagramy w The Search, który pojawi się już jutro o godzinie 19:00. Trzymajcie się, do następnego razu, pa pa!